Witamy w programie Metamorfozy, w którym poprawiamy styl dwóch wybranych osób. W dzisiejszym programie mamy dwóch kandydatów! Yeah! Ja tak. Ja jestem w Fritzi Gimnazjum. Na imię Paulina Organiściak, mam 16 lat, nie? To jest styl na Izraela. Dlaczego się tak ubierasz? Bo mnie Bóg inspiruje islamu. Te ciuchy ci się podobają, czy po prostu nie stać ci na inne? Mi tak nie pani. To dlaczego zgłosiłaś się do naszego programu? Chcę zobaczyć siebie odmienioną w pięknie ułożonych włosach. Bo chodzę z ten, z Czarnobyla. Mamy taką stylówę. Chodzę do zerówki, a mam 15 lat. Dlaczego przyszedłeś do naszego programu? Bo muszę być sławny, bo moja przyszłość nie będzie miała... No tak, bo ta przyszłość nie ma przypowiedzi. Tak. W naszym programie oceniać i pomagać będą wizerzystka Marta Wiśniewska, stylista Piotr Kaźmierczak i ja, fryzjerka Joanna Krupa. Teraz powiem wam, co jest z wami nie tak. Powiem wam, co jest nie tak z waszymi włosami. Ty, Stefan. Stefanina. Włosy, co w ogóle masz w każdą stronę, wyglądają jak tłuste. I dlaczego zakrywasz swoją twarz w ogóle? Chronię ludzi przed śmiercią. Tobie byłoby lepiej w innym kolorze, ale kolor nie zmienimy. Lepiej byś miał włosy wyprostowane. Mam takie pytanie, te ciuchy to po kim? Po babci? Uszyła na pierwsze urodziny! Taki słaby ten outfit trochę, że założyłaś sobie kolorowe skarpetki z papki. Dziękuję! Tego jest koszulka, potem jest jakaś... Co to tam jest? Ale tego peter jakiś na ramieniu do chusta? Żeby bronić swoje przyszłość. A, spodnie są nawet... Tak, i ta... Okay. Paulina ma twarz... Całkiem niezłą, ale nie znaję naturalnie, ale... Naturalne kosmetyki, jakieś tam wygienek, coś, te sprawy. Słyszałeś o czymś takim? Możesz ściągnąć o mną chustkę? No, chyba trochę pupilinkować ten twarz, ale tak to jest taką niezłą. No to zaczynamy waszą metamorfozę. Myślę, że to będzie dla ciebie dobre i to bluzka jest wycięta w serek, o ile się nie mylę. Znaczy tam się zapowiadam. I wziąłam tu kawałek i owinęłam wokół tego przypieru z piekiem. Naszą metamorfozę. 3, 4. Jest źle. Spódniczka jakoś nie pasuje. Ale tak, to jest wiśnia, to ja ogólnie stylizacja Pauliny. Co? To jest taka stylizacja wieczorowa na jakąś dyskotekę czy coś takiego. I właśnie trapery z tą spódniczką, to jest taki typowy outfit ze Szkocji. Spódniczka w kratę i do czarnej bluzki skóra. Teraz zaczynamy metamorfozę Stefana. Zacznijmy. Wzmocnić rzęsy, żeby mu tak nie wypadały i żeby były gęściejsze. I brwi, muszę sobie je trochę uładzić. Metamorfoza Igora została zakończona. Jak
Jak się czujesz w tym outficie? Nie licząc tego brzydkiego szaliku, czelika szaliku, super. Czarnobylu wyśmiali mnie i wsadzili do więzienia. Teraz będzie druga stylizacja elegancka Pauliny. Będzie taki wieczorowy lekki make-up, potem Igor na elegancko i tak. Głosowanie. Co? W dwóch rundach, z pierwszej rundy każdy z nas da od 1 do 5 punktów i z tej drugiej rundy każdy da od 1 do 5 punktów i osoba, która uzyska najwięcej punktów, wygrywa Elo. Jak tam wiatr pływa? A czy że Kinga widzi się ją? To co? Nie widzę Kinga. Też miałam dodać. Druga metamorfoza powoli jest zakończona. Dobrze się wpisujesz? No i moje wybrania są na trzy lata. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your- A czy odpowiada ci dobrojnik koszuli do jeansów? Chyba nie, skóry do jeansów. Tak. Jaki mamy też smak? Za pierwszy lub daje 3. Bo podkład był źle dobrany, bo skończył nam się. Igorowi 3,5, bo u niego nie było komplikacji z make-upem. Za drugi Paulinie daje 5, Igorowi 5. Za pierwszy lub Igorowi daje 3. 8, bo tak średnio mi się podobało, dobra, bo tak mów. Było kiepsko. A Paulinie daje 4, dlatego że to nie jest w sumie jej wina, że miałaś dobrany make-up. Za drugi lub Igorowi daje 4. Bo mi się podoba. I Paulinie daje 5. Daje 4, Igorowi daje 3. Paulina za drugi 4, Igor 5. Czyli 5. Igor ze swojej metamorfozy uzyska 24,5 punkta, Paulina uzyska 25, Paulina wygrywa. Oboje teraz wyglądacie super i aby tak pozostało do końca na Leszczach i w Czarnobylu. She likes